Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zapraszam na kolejny film z serii co ma upolować ciekawego w promocji na PS4, na PS5. Mała przerwa była w filmach, niestety no czasowo się nie wyrabiałem, żeby to wszystko ograć z życiem prywatnym, także no po prostu z tych nowych gier ograliśmy sobie tego Driftera. Zostało nam 4 gry: Neodori Forever, Madness Offroad Car Simulator i Lara Croft Go. Tą Larę sobie zostawimy na sam koniec. Ten tytuł najbardziej chciałem zagrać, bo jestem fanem wszystkich tych Tomb Raiderów, nie Tomb Raiderów. Ograne mam zawsze wszystkie. A ta gra była, no tam dużo kosztowała kiedyś na PS4-5. Ona była za darmo na telefonie, ale na telefonie ja nie gram, więc nigdy z niej nie skorzystałem tak jakby na telefonie. A w ogóle tutaj jaka ciekawostka, zobaczcie, Lego pojawiło się w Fortnite. No nie, niesamowita jest sprawa. No dobra, lecimy, odpalamy. Gierka odpalona. Na pewno nie będzie działać, ale w każdej grze testuję, więc zobaczymy. W ogóle Skyline, ja pierdykam, ale ja. Gra jest takim mega stylu starodawnym. Ja w ogóle sobie przygotuję tutaj, żeby wyciszać, jak będzie jakaś muzyka. No, na dzień dobry jest. Czekajcie, ja sobie tutaj wyciszę. Nie wiem, czy ja mam gdzieś tu jakieś opcje. Ale jaja. A jest, są opcje. Music. Pyk. I muzyczka wyciszona. Post processing, kamera shake. No dobra. O, mogę zmieniać języki, ale nie, no angielski zostawiamy. No dobra, no to już wyciszam. 81 rok, co to za fura? Kianus Sky the Limit. No dobra, mamy tylko jedno auto na dzień dobry. To ją sobie zatwierdzimy. Aha, i tu już jest na dzień dobry pierwsza jakby mapa do wyboru. Możemy sobie zmieniać, jak widzicie, ale są zakłódkowane. Dobra, lecimy. Kurde, jak to wygląda. Jeszcze tak na dużym ekranie to jest taka pikseloza. No wiadomo, to jest tak specjalnie zrobione. Aha, i tu mamy 3 etapy każdej z map jeszcze. No dobra, lecimy. Sterowanie, Drift X, Boost, kwadrat. Dobra. Drift X, kwadrat. A, i auto się samo nam napędza. O matko! Ja pierdykam. Ja pierdziele, tragedia. Wyłącz ten boost. Cały czas jadę na nitro. Kończy nam się paliło. Karnister był. Nie zebraliśmy karnister. Tu chyba będzie teraz. Po lewo jest? Co to było? Game over. Ale masakra. Dobra, jeszcze raz. No to powiem wam, że... troszeczkę... lepszej tej gry się spodziewałem. No nie, no ominąłem karnister. W ogóle czemu ta kamera jest jakaś taka przekoszona? Ten karnister, gdzie on jest? Dobra, o, ale go huknęliśmy. O nie! Ale jaja. Dobra, nara. O, zebrałem karnister. Ja pierdzielę. Tandeta straszna. Tutaj widzimy. W ogóle mamy tutaj postęp. Na środku ekranu. Dobra, karnistra nie zebrałem. Jak ja tam stoję z paliwem? Gdzie jest paliwo? Paliwo to jest moje życie? Nie! Dobra, dojedziemy.
lecimy na następną mapkę. Kurde, jakoś ciężko wyczuć w ogóle to sterowanie. Coś tu się zmienia jakimś... O nie, ja nie chciałem tego. Zbierać te karnistry. Kierunki. To do Bolsta. Drift nie wyszedł. No i te monetki trzeba zbierać. Nie wiem, co one dają. Na pewno później będziemy mogli sobie coś pewnie kupić. Oczywiście ja tutaj nie trzymam gazu. Auto się samo napędza. Jak widzicie, masakra. O nie! Kurde, ale dziwnie mi się odbija. Cały czas do lewej mi ciągnie. A, bo ja zapomniałem, że ja mam tego pada troszeczkę popsutego. I on mi ucieka w lewo. Myślałem, że... No, że coś będzie fajniejszego. Niby w starym stylu. Ale... No niby jest nowocześnie zrobione, bo jest driftowanie, tak? Pyk. Dobra, dojeżdżamy do końca już prawie. Ale go rozbiłem. Dobra, nitro. Jest. Padaj. Jestem ciekaw, jak zaliczę tak jakby ten pierwszy świat. W ogóle tutaj jakieś mam miecze skrzyżowane, co ja będę miał jakąś walkę z bossem później na końcu. Jak to w każdej grze takich starodawnych zawsze był jakiś boss. Ja mam czas na ukończenie tych map. Miałem powiedzieć, że teraz. Że coraz bardziej. O ja! Ale się rozbiłem. I to paliwo to jest moje życie. Nie zebrałem. Nie przejadę tej mapy. Dobra, zbierz ten karnister. No nie, no przed karnisterem samym wybuchłem. Jeszcze raz. Jestem ciekaw, co będzie na nas czekało. Dobra, tędy jedziemy, karnister zbieramy, chyba że się zderzę. A! Nie przywaliłem tym razem. Dobra, zbieramy. Ale gra, ja pierdzielę. Poczekajcie, bo ja muszę później ją sprawdzić, ile ja za nią zapłaciłem, bo nie pamiętam. Ciekaw jestem innego auta, jak tam widzieliście Skyline. Odklej się, odklej się. Nie świruj, nie świruj. Nie. O! Dobra. O nie, ale mocno przydzwoniłem. Jesteśmy w połowie trasy dopiero. Trochę już mi tego życia zeszło. W ogóle co uważacie? Ogólnie pomysłowość na zrobienie takiej gry. To jest tak jakby dobrze zrobiona ta gra, nie? Tylko wiadomo, że na dzisiejsze czasy to, no to tak nie siada, nie? Wiadomo, że człowiek się nie będzie zagrywał w tą grę. O, już myślałem, że w ścianę przywalę. Tą rozdzielającą pasy. Kim ja tu kurde lecę? Nie mogłem wejść w drift. Muszę to z nim wygrać. Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, no moją całą energię zabrał.
Czemu to jest lewostronny ruch? Game over? Nie, dobra, wyłażę stąd. Nie, to już nie jest za moje nerwy. No, o, możemy tutaj sobie przewijać muzyczkę w ogóle. O, mam nadzieję, że jej nie było słychać, ja mam... nie wyciszyłem nic. Dobra. Mamy play, mamy kwadrat. Czyli ostatni etap, jakby niezaliczony. O kurde, tutaj jeszcze jest pełno świat. Aha, no dobra. Ja pierdykam, ile tego przechodzenia jest. Czy się cofniemy? I tu wszystko jest ten świat? Odyseja, a później są kolejne? Ja pierdykam. Możemy sobie coś pozwolić? Nie możemy. Ale jakie formuły? Że coś po kształcie poznamy. Tutaj to chyba duży Fiat. Kwadratowy taki. Dobra, masakrycznie dużo tego jest. Wiecie co, ja się już chyba poddaję. Jak mam tutaj cofnąć? Za daleko poleciałem. 20, 30, 32 pojazdy. Dobra, biorę tego. Tu sobie Aha, no nie mogę cofnąć. Dobra, a i dwa odcinki na 33 etapy przyszliśmy. Jak to się nazywało? No Dory Drift. Ta gra kosztowała 74 centy. 74 centy, ja mówię tutaj o walucie w euro. Więc razy 4 macie wynik. Nie no, tragedia. Nawet nie będzie pół godziny odcinek, bo chyba nie dźwignę tego. Nie chce mi się jechać od nowa całej tej trasy. Trochę za długie są te etapy. No. Dopię to. Coś kliknąłem, ale nie mam tyle waluty. Don't have enough. O kurde, byśmy musieli zebrać 300... Byśmy otworzyli kontener. Ja tu kliknąłem ten kwadrat po lewej stronie i wchodziłem w jakiś... kontener, no jakaś dostawa auta jakiegoś ciekawego by była. No, poddaję się, nie będziemy cisnąć, bo... No bo jakby troszeczkę tego, no... nie czuję. Jest za dużo tego, za dużo. No i myślę, że bym nudził już później, bo byśmy jechali cały czas to samo i albo by się udało, albo nie. No dobra, no 74 centy razy 8, no to macie z 3 zł za grę. Możecie sobie spróbować, jeżeli chcecie. To by było na tyle. A, poczekajcie, jeszcze zobaczymy ten. Trofea, jak ile ich jest. Zamykamy tą grę. Tutaj ten Skyline, no zachęca, nie? Ale pewnie do Skyline'a to jest jeszcze daleka droga. Zdobyłem 2 trofea, jest 60 trofeów. Ja pierdykam, masakrycznie dużo jest w tej grze trofeów, więc no jest, podejrzewam, że wiele godzin pewnie trzeba będzie tutaj takiego żmudnego nabijania. No więc to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, jeżeli chodzi o Madness Offroad Car Simulator. Dziękuję bardzo za obecność. Strzałeczka. Do następnego. Cześć.